A oto jest jedyna płyta w naszej kolekcji Piotra Franceskiego pod pseudonimem Pan Kimono toczy się życie. Wiadomo, że jest gorsza od tej pierwszej płyty Franek Kimono. No ale to też taki, można powiedzieć, unikat. 1998, Sony Music Entertainment, Polska. Utwory macie tutaj 13. Król Raperów, Asior Basior, Pruszków Wołomin, Kuloodporna Kamizerka, Bazar Europa, czyli to chodzi pewnie o ten bazar, wiecie, co był kiedyś, ten, jak on się nazywa, Stadion Dziesięciolecia, tam był bazar. Crazy Zdzich, bo on też tak miał ksywę. Honolulu, czyli kapitaliści wszystkich krajów, łączcie się. Hossa Bossa, Pan pozna Panią, Nie wiem, czy wytrzymasz ze mną, Mała. Pornofala, Polski Detektyw i Toczy się życie. Także zapraszam na odcinek. Siemanko, z tej strony Sebol. Od razu na wstępie zaznaczam, że nie o każdej znanej osobie będę robił odcinek w dniu jej urodzin, składające życzenia, no ale ten człowiek to jest dla mnie legenda polskiego aktorstwa, mistrz. A o kogo chodzi? Zgadnijcie. Urodził się 8 czerwca 1946 roku w Łodzi. Polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, piosenkarz, satyryk, reżyser teatralny, pedagog. Jego pseudonimy artystyczne to Crazy Zdzich, wam jeszcze może nic to nie mówić, ale teraz Franek Kimono, no i Pan Kimono jeszcze, ale Franek Kimono. Już wiecie, o kogo chodzi? Dzisiaj swoje 75. urodziny okrągły. Bo 75 to taka cyfra okrągła. Wiadomo, że się mówi, że 80, 70, ale też taka 75. Obchodzi Franek Kimono. Czyli Piotr Franceski. Miałem powiedzieć Piotr Franceski, miałem powiedzieć, a powiedziałem Franek Kimono jeszcze raz. No to tak wyszło, że tak wyszło. W swoim dorobku ma blisko 120 ról filmowych. 120 blisko. Ale mi zapadnie najbardziej w pamięć jako ojciec rodziny zastępczej mi. Postać czarodzieja w Akademii pana Kleksa. No i oczywiście Diego, Tygrys, Diego z epoki lodowcowej. On podkładał głos do postaci Diego. Nie wiem, czy znacie. Epoka lodowcowa, no pewnie, no raczej znacie. Występował też w takich słuchowiskach radiowych jak w Jezioranach, czy Rodzina. Po Szczeprzyńskich, ale zatrzymajmy się chwilę na Jezioranach. Nie wiem, czy znacie takie słuchowisko w radiowej jedynce. Są dwa. Sobota i niedziela. Tam po 12 chyba, czy zawsze po 13. Chyba taka sama pora jest. Jedno słuchowisko nazywa się w Jezioranach. Właśnie tam, gdzie pan Piotr też występował. Ale teraz już nie występuje, bo kiedyś tam. Bo, ale jest tak. Jedno jest w Jezioranach. Drugie nazywa się Matysiakowie. To taka rodzina po prostu. Nazwisko jest po prostu tak jakby. W tym jednym jest w Jezioranach, to jest. Bo jest takie coś jak Jeziorany, to gdzieś na pewno. To jest, tylko. No gdzieś w Polsce jest, bo ja czytałem Jeziorany. To chodzi o. W Jezioranach to jest tytuł tego. To jest. To wiecie, no to jest jakaś, nie wiem, wieś czy coś tam przykładowo. O to chodzi. A Matysiakowie to jest tytuł tego słuchowiska, jest nazwisko. I mój tato od tylu lat już tego słucha do tej pory.
A słucha już u. A nie wiem. No ze 20 lat pewnie słucha tego, nie wiem. Coś takiego. Albo i lepiej nawet, może i wcześniej słuchał. Nie pytałem go, ile słucha. Dwa takie słuchowiska, taka ciekawostka. Oto panie Piotrze Franceski, wszystkiego najlepszego. Szkoda, że nie chciał pan jeszcze jakieś płyty nagrać jako Franek Kimono po jakimś czasie. Pewnie pan miał takie propozycje, na pewno jestem pewien, że pan miał propozycji sporo takich. Że może nagrałbyś płytę, ktoś panu proponował jako Franek Kimono. Nagraliście ostatnio piosenkę z Popkiem. No, ja nie wiem, dupy nie urywa ta piosenka. W sensie szału nie ma, ale podoba mi się to, że Popek przypomniał, że był ktoś taki jak Franek Kimono. Bo nie jest zła ta piosenka, nie powiem. Bo to nie miał być cover, tylko miał być... W refrenie śpiewa Popek, że jestem King, Bruce i Albani mistrz, a na początku śpiewa oryginalny wokal Franka Kimono. Piotra. Szkoda tylko jednego, żeście nie zrobili na nowo tego z wokalem, na przykład teraz Piotra Franceskiego. Bo taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, Lady Punk wydał ostatnio płytę LP40. A Jan Borysewicz wydaje solową. Pana Sewicz też chyba wyda, ale jeszcze nie wiem kiedy. Ale Borysewicz wydaje solową. Wszystkie oblicze Jana Borysewicza. I na tej płycie będą wszystkie przeboje z okresu jego 40 lat na scenie, czy nawet więcej, bo nie wiem, czy on więcej nie. On trochę więcej, bo on z Budką jeszcze grał. Tam. Ale to chodzi o to, że wszystkie przeboje takie. I tam na tej płycie, bo nie wiem, czy wiecie, ale Budka Soflera miała przebój Nie wiesz nigdy kobiecie, do której muzykę zrobił Jan Borysewicz. To jest moja chyba jedna z pierwszych w ogóle kompozycja. No i na płycie wszystkie oblicze Jana Borysewicza. Dlatego może nawet teledysk będzie, nie wiem czy mówił tak. Coś mówił tam Borysewicz, ale to miało być czerwiec, chyba lipiec. To zaraz powinno gdzieś być, niedługo. Tak słyszałem, nie w maju, tylko czerwiec, lipiec. Że piosenkę Nie wiesz nigdy kobiecie ma śpiewać właśnie Franek, Piotr Franceski. Chciałem powiedzieć Franek Kimon. Właśnie Piotr Franceski. Wiecie jakim... Także wszystkiego najlepszego, panie Piotrze. Wspaniały aktor, naprawdę. Kultowy, legenda. Ale wiecie, co mi najgorzej? Teraz... jeszcze raz. Czekajcie jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, panie Piotrze. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech nam żyje, nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Pan Piotr. Dobra. I co chciałem powiedzieć tylko. Przez to właśnie, że ja nieraz nie mam czegoś na kartce wypisanego. Nie mówię o scenariuszach, bo ja nie robię scenariuszy. To jak byłem wczoraj w pracy, to ciągle chodził mi po głowie ten odcinek o tych moich ulubionych zespołach polskich i zagranicznych. Ten ponad godzinny odcinek mi chodził po głowie. Bo kurde, zapomniałem o... Mówię na razie o jednym zespole, a pewnie o więcej jeszcze bym. Przecież powiedziałem na filmie, że od czego zaczęła się kariera moja muzyczna. Znaczy nie kariera muzyczna, tylko... Nie, co ja gadam, kurde, widzicie. Przez to, że ja... I teraz tego nie utnę i będą takie te... Właśnie to... Nie wiem, może montaż by się przydał, żeby nam ucinać te rzeczy, ale... Ojej tam. Ja tak tworzę kanon. Co chciałem powiedzieć? Że... Jak miałem odcinek o tym, jak się moja zaczęła przygoda z muzyką rockową, to przecież mówiłem, że pierwsza płyta moja, której słuchałem i dostałem od mojego kuzyna, to był przecież Green Day, American Idiot. I w filmie nie powiedziałem, że moim ulubionym jest też Green Day zespół. A w Polsce jeszcze dużo by było, czerwone gitary, tam tyle jeszcze poznajdywałem, ale uznajcie to, że tam w tych rockowych te takie wszystkie znane ja znam, czyli tak jak mówiłem wam, te wszystkie znane zespoły rockowe. Takie najbardziej znane, nie tam jakieś takie nie wiadomo jakie. To takie, co mieli z jedną płytę czy dwie, to nie, ale takie najbardziej znane. Z polskich też, wszystkie, stare. Tylko takich, których mogę nie znać, takie co, tylko jedną płytę wydali czy coś tam, ale tak to wszystkie. Dobra, trzymajcie się, jeszcze raz panie Piotrze, 75 lat, piękny wiek. Wszystkiego najlepszego.
Niech pan się trzyma w zdrowiu, w szczęściu i pomyślności. Zdrowia. Trzymajcie się. Cześć. A jeszcze bym zapomniał o jednej rzeczy. Przecież tutaj na filmie czytałem wam pseudonimy pana Piotra. Czyli Franek Kimono, Crazy Zdzich i pan Kimono. On pod każdym wydawał, bo tam była płyta pan Kimono. Kultowa, najbardziej kultowa. Franek Kimono i był jeszcze Crazy Zdzich. Crazy Zdzich to jest Na progu raju płyta, ale tej nie miałem. Ja miałem pan Kimono toczy, ja miałem płytę pan Kimono toczy się życie. Gdzieś ją mam, tylko nie wiem, nie znajdę jej teraz. Szkoda, bo bym wam pokazał. To jest takie, że on jakby, on, pan Kimono, znaczy Piotr Franceski ma cygaro i jest tak jakby tam, gdzie się w ruletkę gra. Takie jest, że on trzyma te krążki takie. Ale zapomniałem o najważniejszym, że Franek Kimono przecież wydał kultową płytę swoją. Chyba 86, ale nie pamiętam. Bo nie mam jej na tym. On jeszcze wcześniej śpiewał taką piosenkę, którą ja też lubiłem. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu ruchu wypoczywać. To chyba do tego Akademii Pana Kleksa. Ale teraz powiem, jakie tam mniej więcej największe przeboje tam z tej płyty jego znanej. Oczywiście King Bruce Lee Karate Mistrz. Kultowy hit. Oczywiście Pola Monola plus Coca-Cola. Taki tytuł jest. Pola Monola plus Coca-Cola. Oczywiście Sound, ciężkie brzmienie. Heavy Metallic Sound. I nie za szybko, tylko powoli. Szybko nie wolno, bo łapa boli. Sound, ciężkie brzmienie. Albo było to Pola Monola plus Coca-Cola. Strzeliłem gola pod rock'n'rolla. Albo jeszcze była Królowa Disco, czy Disco, to się tam pisało Disco. Nie odmówisz mi, królowo, moja mała. Wreszcie grają coś dla duszy i dla ciała. To też fajna piosenka. Więc to tyle. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Ja zdarzało mi się grać na moich koncertach w piwnicy pana utwory, więc o panu też nie zapomniałam na koncertach. Trzymajcie się. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, panie Piotrze, a wy się trzymajcie. Na razie. Cześć. Znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Z trudem niestety łapię pion. Przyznaję piłę, przepraszam, pardon. Pola Monola plus Coca-Cola. Strzeliłem gola pod rock'n'rolla. Pola Monola plus Coca-Cola. My name is Franek, her name is Yola. Mistrzyni disco, Miss Rock'n'Rolla. Sound, ciężkie brzmienie. Heavy Metallic Sound. I nie za szybko, tylko powoli. Szybko nie wolno, bo łapa boli. Sound, ciężkie brzmienie. Heavy Metallic Sound. Wiecznie na trasie, ciągle w hałasie. Gdzie tylko da się, szyję na basie.
Tankowanie nocą, trochę przed północą. Tankowanie nocą, bez świadków i gwiazd. Kto nocą smaruje, ten bak zatankuje. Ten się nagaruje, podarzy aż strach. Tankowanie nocą, trochę przed północą. Kto nocą smaruje, ten bak zatankuje. Nie odmówisz mi, królowo moja mała. Wreszcie grają coś dla duszy i dla ciała. Choć pokręcić się przez chwilę na parkiecie. Gwiazdowisko, skończ się czesać w toalecie. Twój makijaż stoi kołkiem rudej jolce. Punk fryzura wbija w serce srebrne kolce. Twoje buty i kolczyki są jak bajer z Ameryki. Ciuchy, obłęd, widać wszystko, masz za dolce. Reszta dziewczyn nie wypala, daje słowo. Jesteś słodka i wyglądasz przebojowo. To z zazdrości moja mała, ruda w barze się naprała. Whisky z sodą, że nie ona jest królową.